kurier się pojawił. Zamówiłem dwie rzeczy, których nie miałem na wyposażeniu moim turystycznym. A mianowicie pierwsza rzecz to jest coś takiego. To na Brazylię, bo ja też sobie zdaję sprawę, że jak się wybieramy do Barcelony, to tam strasznie kradną i to zawsze was ostrzegam, że w Barcelonie strasznie kradną. Wybijają w samochodach szyby i wyciągają wam z bagażników rzeczy, ewentualnie kieszonkowce. Ale na takich kieszonkowców to mam te już swoje rozwiązania standardowe, przetestowane i tym się nie stresuję, ale to wziąłem na Brazylię. Pierwsza rzecz to jest pasek. Czekajcie, rozpakuję. Dwie rzeczy kupiłem. Pierwsza to jest takie coś, gdzie sobie tutaj wsadzacie karty kredytowe, ewentualnie pieniążki, jakieś rzeczy i to montujecie sobie pod koszulką. Nie widać tego na zewnątrz. Jest to takie ukryte, no możecie sobie tutaj schować. No ja z RFID widzę też, saszetka. Można sobie tutaj włożyć paszport, można sobie tutaj włożyć pieniążki, można sobie tutaj włożyć no coś, co nie zajmuje dużo miejsca, na przykład same karty. I w momencie, kiedy was napadają z bronią w ręku, co jest nader częstym zwyczajem w Brazylii, oddajecie im wszystko, co macie. No jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wam będą patrzyli, co macie pod bluzką. No jest szansa, że się coś tam uchowa z tego. A druga opcja, jeszcze fajniejsza, tylko tyle, że tutaj karty nie schowamy, to jest pasek. Pasek, który jest wykonany, tak jak pisało na stronie, z plastiku cały. Czyli nie będzie go trzeba zdejmować na lotniskach, bo nie będzie pikał na tych wszystkich wykrywaczach. Nie wiem jak z suwakiem, ale pewnie też. I od spodu ma tutaj suwak. I tutaj można sobie zwinąć kasę i schować w takim pasku. I też jest duża szansa, że wam ze spodni i gaci z tyłka nie zdejmą. Tylko to, co sobie tutaj pochowacie, na przykład jakieś pieniądze, nie wiem, po 100 dolarów pozwijać. Myślę, że tu spokojnie można upchnąć z 1000 dolców. Jest wtedy szansa, że no zabiorą wam to, co macie przy sobie, ale zostanie wam trochę hajsu, żeby jeszcze się z danego kraju wydostać. Tak więc uzupełniam swój, że tak powiem, ekwipunek. To jest tylko i wyłącznie z myślą o Brazylii. Chcę mi trochę wybaczyć, że ciągnę nosem, ale jestem przeziębiony. Staram się to robić jak najmniej, naprawdę. Ale wybaczcie mi, jakby mi się coś takiego przydarzyło. Lub że mi się przydarzyło. Taka cudowna cudowność u mnie już od jakiegoś czasu jest na stanie. Magic Arm. O tyle fajna sprawa, że tą jedną śrubą we wszystkich możliwych aspektach blokujemy to coś. Bardzo fajne i wygodne do montowania różnych rzeczy. A ja tak naprawdę bym chciał zrobić montaż odwrotny. Czyli załóżmy, że to jest sufit, a że to nie może być sufit, to muszę tu jakieś coś powymyślać, jakby to miało być zamontowane. I takie coś właśnie, taki Magic Arm pozwoliłby mi na przykład zainstalować sobie aparat przy suficie, żeby mi nagrywał to, co się dzieje na biurku. Tylko muszę coś w tym guście wymyśleć, żeby można było... Myślę, że jakaś rura by była stosowna, żeby to gdzieś tam przy suficie zamontować. I to nie mówię tu, tylko w tym moim pokoju do wszystkich prac YouTube'owych. I w tym momencie tutaj bym sobie mógł zamontować jakiś aparat, który by mi patrzył bezpośrednio na stół. Nie wiem, czy to ma sens i nie wiem, czy coś wymyślę do tego, ale to chyba będzie zadanie na dziś. Jak widzicie, mogę to zrobić z takiej perspektywy. Może trochę więcej światła. No ale to jest za nisko, żeby coś się mogło udać. To niestety powinno być gdzieś tam zamontowane pod sufitem. Muszę też przeprowadzić eksperymenty, jak wysoko to by miało być. Właśnie coś takiego. To by sobie gdzieś tam było zawieszone na jakiejś rurze, która by była przymocowana do sufitu, a tutaj by sobie był aparacik. Tylko jeszcze by trzeba zrealizować z niego podgląd, ale myślę, że to można drogą bezprzewodową sobie na tablecie podglądać, co się dzieje, jaki fragment danego miejsca widać. Powiedzcie mi, jak ja mam to przyładować do sufitu? Nie mam tutaj pomysłu. Powiem wam, że z tym to już jest roboty. Jak się kręci czterema kamerami, plus się jeszcze do tego da całe mnóstwo różnych przybitek, to wszystko połączyć, to już trzeba w godziny czas liczyć. Niestety. Dobrze, że jednostka, na której to montuję,
komputerowa wyjątkowo szybka, to nie ma żadnych spowolnień, bo mieć jeszcze kiepski komputer i tyle materiału wideo wrzuconego, no to nie wiem, jakby to było do ogarnięcia. Taką pizzę z lodówki to jecie na zimno, czy wrzucacie do mikrofalówki, bo ciekaw jestem. Ja generalnie lubię na zimno. Jezu, ile tego syfu jest. Ja pierdzielę. 13 lat. Tyle czekam na drogę. Się chyba nie doczekam. Nie wiem, ile to trzeba czekać. 40 lat. Normalnie sobie tutaj wysypuję kamień, bo tak to ten cały syf ze mną wjeżdża do garażu. Ale co wysypę trochę kamienia, to ktoś się zaczyna budować w okolicy. Przyjeżdżają te wielkie ciężarówki i to wszystko rozjeżdżają i... No i znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. No w tym roku chyba znowu pokuszę się, jak się sąsiad już jeden wybuduje, drugi ogrodzi, żeby ze dwie czy trzy ciężarówki kamienia tu dać, bo to no wchodzi wszystko w tą drogę i kurde, końca tego nie widać. No i przede wszystkim na ten rok zaplanowany mam remont, wiecie czego? Remont kostki, bo mi też się trochę pozapadała. Tu widzę już prąd podłączony. Oh, beznadziejna droga, beznadziejna. Dzień dobry. Skrytka pocztowa dzisiaj. Muszę oczyścić przed wyjazdem. Przyszło kilka drobiazgów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mają ochotę. I jest jedna ciężka. Mam nadzieję, że to jest w końcu to złoto, na które czekam już tyle lat. Ogarniemy to, żeby zobaczyć, co się kryje w środku, żeby to nie czekało, bo nie wiem, czy ja tutaj jestem, będę mógł w stanie jakoś to wszystko pomieścić, żeby zasunąć żaluzyjkę. O, dobra, zadziała. Widzę, że w elektrycznym i3 trzeba wozić dużo papieru toaletowego, bo to jednak stres jest, żeby dojechać do punktu ładowania. Te to chyba nie, ale tu widzę, że jest trochę takich rurek i to mogłoby być to. Tylko jeszcze odpowiednie kolanka i różne inne rzeczy do tego. Aha, i tu są pokazane, taka długość, taka. Myślę, że taka chyba to jest półcalowa. Byłaby wystarczająca, mogłoby być też taka. Plus do tego kolanka. Buduje mi się koncepcja. A teraz czym to jeszcze do sufitu przytwierdzić? Taką opcję wybrałem, proszę bardzo. Te śruby się odkręci. To się przyczepi do sufitu. To się przyczepi z drugiej strony do sufitu. Czyli to będzie od sufitu mniej więcej tak. A na tej rurze będę mógł sobie to coś instalować i przesuwać. Piękny element dekoracyjny do pokoju. Polecam każdemu. A jaki użyteczny. Strasznie się upierniczyłem tą rurą. A pora iść coś zjeść, tak więc mycie. Całe urządzenie. Cała opcja montażowa. Castorama. Stuwa. Wydaje mi się, że trochę przesadzona ta cena jest. Jakbym gdzieś po jakichś hurtowniach hydraulicznych pojeździł, to bym mógł trochę taniej to wyrwać, ale już... Wszystko na miejscu, wszystko mi się ułożyło w jedną całość. Nie zwlekałem.
bo jak się znam na życiu, jakbym zaczął jeździć po hurtowniach hydraulicznych, to znowu by mi to zajęło nie wiadomo ile czasu, a dzisiaj akurat taki dzień był luźniejszy, więc można było to załatwić od początku do końca.